jest to drugi polski serial Netflixa i czy z pracą nad serialem dla Netflixa wiąże się jakaś podwójna presja? Nie ma podwójnej presji, jeśli o mnie chodzi. Presja jest zawsze ta sama, związana z tym, że ja należę do tej części ludzkości, która rano się budzi, patrzy w lustro i ma szereg wątpliwości. Świadomość, że się pracuje i że efekt tej pracy być może da satysfakcję komuś, kto jest, nie wiem, w zupełnie innej szerokości geograficznej, jeszcze dodatkowo dodaje skrzydło. Pamiętam, że pierwszy dzień zdjęciowy nastąpił po chyba kompletnie bezsennej nocy, kiedy po prostu cały blady z trzęsącymi się rękami wszedłem na plan, ale już po pierwszym akcji gdzieś to zaczynało schodzić. Ale to nie, też nie przez to, że to była produkcja Netflixa, tylko po prostu to był ciężar wszystkich tych rzeczy, które były do zrobienia na planie i kompletnie tam nie myślałem o tym, że to jest Netflix. Tak naprawdę przypomniałem sobie o tym dopiero w tej fazie teraz promocyjnej. Co dla Was było najważniejsze w tej historii? Co było dla mnie najważniejsze w tej historii, to historia młodego chłopaka, który tak jak nawet ja teraz, albo ja jeszcze chwilę temu, jest trochę dzieckiem, jest już trochę dorosłym, jest właśnie na takim pograniczu i chciałby jeszcze sobie tak naprawdę pobyć dzieckiem, a wszystkie te okoliczności zewnętrzne mu na to nie pozwalają i już go wypychają do tego świata dorosłych, gdzie on musi się mierzyć z trochę cięższymi zadaniami czasem. I dla mnie to było najważniejsze, żeby właśnie tego młodego dorosłego tam pokazać. Chodzi o mnie, to ja postawiłem na taki uniwersalizm tej historii. To mnie cieszy, że ona może być zrozumiana pod każdą szerokością geograficzną. Natomiast takim dodatkiem do tego wszystkiego jest ta nasza jakaś taka, to takie słowiańskie piekiełko, które tutaj mamy, które powoduje, że my mamy jeszcze inny, wydaje mi się, rodzaj bagaż doświadczeń i całą masę rzeczy czujemy jeszcze wyraźniej i jeszcze dramatyczniej. To wszystko w tym polskim scenariuszu znalazło miejsce. Czyli z czegoś tam trzeba było zrezygnować, z tego, co było w książce niestety, z fajnych różnych rzeczy. Natomiast jest cała masa rzeczy dodatnich, takich związanych z tą szerokością geograficzną, które mogą być ciekawe dla widza na całym świecie. I to jest, uważam, niezwykle interesujące dla mnie. No właśnie został rozwinięty też bardziej ten wątek w 1994 roku. Jak się czułeś ty, Hubert, w tych latach? Bo jednak jesteś troszkę młodszy. Minimalnie młodszy, tak. To była bardzo ciekawa podróż do tych lat, dlatego że one mi w dużej większości uciekły. Ja się załapałem na ostatni rok, lat 90. Ale też bardzo przyjemna właśnie przez to, że to, co się działo dookoła nas na planie, samo w sobie bardzo ułatwiało nam wejście w ten klimat po prostu. Cała tak naprawdę ta młoda część ekipy, kiedy ze sobą rozmawialiśmy, to byliśmy kompletnie zachwyceni tymi przestrzeniami, tymi kostiumami, wszystkimi rekwizytami, które znajdowały się na planie i to niesamowicie ułatwiało nam wchodzenie właśnie w tę rzeczywistość. Mniej nam znaną, ale taką właśnie do odkrycia. Jak pracowaliście nad tą postacią? Nie pracowaliśmy bezpośrednio razem na planie, ponieważ jak zauważyłaś, rzecz dzieje się w dwóch różnych planach czasowych, w związku z tym zdjęcia mieliśmy w innych, mijaliśmy się na tym planie. Natomiast i Leszek Dawid, i Bartek Konopka byli takimi łącznikami między nami. Przynajmniej ja miałem możliwość dowiadywania się, co tam się dzieje w tych latach 90. To mnie w żaden sposób nie ograniczało oczywiście, nie powodowało, że zawęża to w jakiś sposób możliwość korzystania ze środków wyrazu, czy tego, jak chciałem konstruować tego bohatera współcześnie. Natomiast to było dla mnie dobre, dlatego że potwierdzało rzeczy, które gdzieś tam intuicyjnie wyobrażałem sobie, że tak powinny wyglądać. A Leszek i Bartek mają tę zaletę, że potrafią
w sposób bardzo lapidarny i mądry opowiedzieć o tym bardzo dobrymi psychologami i świetnie podpatrują rzeczywistość. Także miałem tak, w tym sensie miałem kontakt z młodym Pawłem. Tak, ja miałem tę wygodę, że ja mogłem sobie broić trochę więcej w latach 90. i później się mniej przejmować konsekwencjami, ale ja też miałem jedną rzecz, którą się musiałem męczyć z kolei, bo jesteś leworęczny, prawda? Tak. Ja się tego dowiedziałem i grzecznie wszystko lewą ręką przez większość serialu, po prostu poza grą w koszykówkę chyba, bo już tam nie dałem rady. Bardzo cię przepraszam. No spoko. A powiedzcie mi, kim jest Paweł w 94, a kim jest Paweł w tym 2019? Jak bardzo zmienia się ta postać? Paweł w 94 jest właśnie chłopakiem, który będzie wkraczał i wkracza w dorosłość. To też zresztą ono właśnie wtedy 18 lat, więc nawet dosłownie w pełnoletność tam wchodzi. I który, mając już wgląd w całość tej historii, tak naprawdę funkcjonował cały czas w domu z bardzo dużym napięciem, od którego razem z siostrą gdzieś mogli uciekać po prostu we wspólnych rozmowach, we wspólnych aktywnościach. I później, kiedy jest mu ten komfort, ta możliwość po prostu wymiany tych trudnych emocji z najbliższą osobą zabrana, to musi zacząć samemu się w tym świecie coraz bardziej dorosłym, a coraz mniej dziecinnym odnajdywać. Więc jest po prostu chłopakiem, na którego została narzucona bardzo duża odpowiedzialność, pewnie przekraczająca jeszcze jego dosyć niedojrzałe i dopiero kształtujące się możliwości. Jeśli chodzi o Pawła dziś, to jest taki człowiek, który w ten dojrzały wiek wchodzi z jakimś takim psychicznym garbem. Wszystko, co się wydarzyło lata temu, co nie daje mu spokoju, jakby wpływa na jego teraźniejszość, na jego wybory, na to, że tak bardzo skupiony jest na przykład na miłości do córki, na tym, że tej córce nic nie może się stać. To wszystko powoduje, że ma bardzo wyraźny, taki silny rys moralności, potrzeby uczciwości za wszelką cenę, często osiąganej w sposób nieuczciwy. Paradoks pewien. To, jaki uprawia zawód, jest też wynikiem tego, co schrzanił w swoim życiu wcześniej, po prostu to tam, gdzie nie stanął na wysokości zadania, to teraz próbuje to jakoś odbudować, odpłacić, ratując, pomagając innym ludziom w opresji. To jest człowiek, który ma ciągle z tyłu głowy niekończące się pasma pytań, na które nie znajduje odpowiedzi. To jest człowiek, który jak zamyka powieki, kładąc się, to układa traktaty do ludzkości i zasypia o 4 nad ranem, a 8 musi już wstawać do pracy. To jest taki super ludzki, no, po prostu psychologiczny, i takie rzeczy mnie bardzo interesują. Przy serialu pracowało dwóch reżyserów i zastanawiam się, czy to jest tak, jakby się robiło dwa oddzielne projekty, czy jednak nie czuje się tak bardzo tych zmian? Ja te zmiany czuję i one są fascynujące, ale też jest niezwykła taka chemia między reżyserami, co też obserwowałem z dużym zdumieniem, bo ani razu nie przyłapałem ich na jakimś rodzaju rywalizacji czy zazdrości, chociażby o względy swoich aktorów, że o, dzisiaj pracujemy z tym, któremu bardziej ufamy, na przykład, a jutro przychodzi ten, z którym się męczę. Nic takiego nie było. Panowie, to jest wyższa szkoła jazdy. Panowie są bardzo, bardzo głębokimi, mądrymi ludźmi przy okazji. To też nie jest żadna laurka, tylko po prostu taka była rzeczywistość. Komfort pracy z nimi był ogromny, a są to dwa kompletnie różne sposoby prowadzenia aktorów. Ja to tak widzę przynajmniej. Tak, a to dla mnie też to było wspaniałe, jak oni się uzupełniali, mając kompletnie dwa różne style pracy. Bo no właśnie przy zdjęciach z Leszkiem i zdjęciach z Bartkiem kompletnie i inaczej wyglądało po prostu dochodzenie do jakiejś sceny. A też przy obu się czułem równie bezpiecznie.
Więc to była duża wartość też tego dla mnie.